Austrzanie zlikwidowali setną rocznicę stracenia przez Moskali. Nie ma również krzyża, pod którym modliło się wiele pokoleń mieszkańców. Powstały w 1981 roku Społeczny Komitet Ochrony Pomników Pamięci Narodowej przy regionie płockim Solidarność zapobiegł planowanej fizycznej likwidacji nawet tego umownego miejsca straceń roku 1863. Chodzi o szczegóły, więcej nic nie będę mówił, to są działania typowo administracyjne. Podjąłem rozmowy, tutaj są rozmowy przez dwa wydziały prowadzone, czy uzgodnienia przez Wydział Spraw Obywatelskich pana dyrektora Krzyskiego we współpracy z panią Ewą Jaszczyk, wojewódzką konserwatorem zabytków. Celem naszym jest to, co powiedziałem wcześniej. Zupełnie to, jeżeli pan wywoła pozwoli, że proszę państwa, czasu nie jest dużo. Ponieważ krytycznym momentem jest 11 listopada. Chciałbym, aby w ramach obchodów 80-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę umieścić jako jeden z ważniejszych punktów, trudno powiedzieć, czy to będzie najważniejsze że na tym etapie, ale właśnie przeprowadzenie tego pogrzebu uroczystego. Oczywiście musimy mieć potwierdzenie, że te szczątki są szczątkami generała. To trzeba jasno powiedzieć. My zakładamy, że są, ale już muszą to naukowcy i fachowcy po prostu powiedzieć. Tak, więc dlatego czasu jest niewiele i tu wierzę, że Wydział i pan Dylewski, który najbardziej, bo my z panem wojewodą to mamy tyle spraw na głowie, że może tak na co dzień nie możemy się tym zajmować, ale że już będą pamiętali o tym terminie, bo to jest spraw duże do załatwienia. Te działania, jak powiedziałem, pana Dylewskiego, grupy osób, także związanych z Synekiem Samorządowym, wielu miłośników, regionalistów ziemi płockiej, działania na rzecz upamiętnienia osoby generała Padlewskiego, one są nam znane, doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, z rangi temat. Przyznam, że z drugiej strony jednakże ubolewam nad tym, że społecznego rezonansu ta postać jednak na obecnym etapie dużego nie wywołuje. I smutne było niestety przy okazji konferencji w archiwum, że jak Państwo mogli zauważyć, zainteresowanie głosu słuchowo niewielkie. Jest to też dla nas problem do podjęcia, aby postać generała Podlewskiego jednak bliżej mieszkańcom Płocka, zwłaszcza tym młodym, przybliżyć. Jeżeli chodzi o program jeszcze dzisiejszego spotkania, bo w zasadzie żeśmy go wyczerpali, ja natomiast miałbym do Państwa kilka, czy parę spraw, które bym powiedział o charakterze organizacyjnym. Podobno i nie wiem, gdyby ktoś tam zechciał pójść i po prostu ja już nawet mnie trudno ten grób odszukać, bo nie wiem gdzie on jest. Znaczy wiem na którym cmentarzu, ale w którym miejscu jest podobno w katastrofalnym w ogóle, zarośnięty, zniszczony, zdewastowany. Ja myślę, że też to jest taka sprawa, którą może warto byłoby podjąć w taki czy inny sposób, a przynajmniej tutaj na którymś z kolei, bo to nie dzisiaj, ale jakiś taki wniosek, bo myślę, że jeżeli by komitet coś wypracował, no to wtedy my będziemy panem wojewodą szukać jakichś środków, sponsorów. Gdyby to była prawda, to myślę, że należałoby cokolwiek jeszcze zrobić. To była druga rzecz. Oczywiście nie tej rangi może co generał, ale też myślę, że ważne. Już zrobione w ilości 1000 egzemplarzy. Brawo. Oczywiście Państwo otrzymacie. Jest to piękne wydanie dzięki ofiarności tutaj wszystkich całego wojewódzkiego komitetu. A również tutaj szczególnie pana Wielewskiego i sekretarza pana Dumnikowskiego, naprawdę jest to piękne kolorowe wydanie. Mimo że ono kosztowało 13 tysięcy złotych, które urząd zasygnował, ale są tylko ten efekt finalny, cena tego wydawnictwa. Natomiast cała reszta to była też czynem społecznym podjęta. Taką informację.